dużo przycisków, takich kolorowych. Dzieci już dochodzą do tych maszyn i my się od razu zapytamy, gdzie się w tej chwili znajdujemy. To jest centralna dyspozytornia ujęcia komunalnego służącego dla potrzeb zaopatrzenia mieszkańców Kielc w wodę. Mieści się przy ulicy Chłopskiej w Kielcach. Te wszystkie urządzenia działają teraz dobrze, ale widziałam, że dzieci podchodziły i nie wiem, czy przypadkiem nie wyłączyły jakiegoś przycisku. Próbowały, ale skutecznie nie pozwalamy im wyłączyć, bo wszakże woda musi płynąć w naszych kranach. To proszę nam teraz szybciutko wytłumaczyć, o co chodzi. Witam pan kierownik, witam pan kierownik. Raz bardzo serdecznie. Pan Piotr Jędryka. Na dyspozytorni SUV Białogon znajdujemy się i możemy w tym momencie monitorować pracę ujęć wody, a jednocześnie monitorować, obserwować pracę pompowni, która jest węzłem, najważniejszym węzłem dla wodociągów kieleckich, jeżeli chodzi o zaopatrzenie miasta Kielce w wodę. W tym momencie dystrybuujemy około 700 metrów sześciennych wody na godzinę z naszej pompowni białogońskiej. Do tego są współpracujące studnie, które podają wodę bezpośrednio w sieć białogońską. Jak tutaj zauważyliśmy, można było wszystko praktycznie wyłączyć i jednocześnie nie podać wody dla naszych klientów. Mam nadzieję, że nic takiego się nie stało. Na pewno się nic takiego nie stało, ponieważ cały czas nasi pracownicy dozorują tutaj pracę urządzeń. Panie Piotrze, czyli w tym pomieszczeniu ktoś pracuje 24 godziny na dobę? Tak, pracownicy Wydziału Produkcji Wody, którzy monitorują pracę ujęć, pracę zbiorników, pracę pompowni poziomej. Woda. Dlaczego woda jest tak ważna w naszym życiu? Dlatego, że bez niej nie możemy nic zrobić. Trzeba się... potrzebujemy jej do picia, potrzebujemy jej do umycia się. A zastanawiasz się, Ula, jak ta woda jest potrzebna i że trzeba ją oszczędzać? O tym pewnie będziemy rozmawiać w czasie programu, ale powiedz, w czasie mycia zębów, to ta woda tak leje się z tego kranu? Nie, ja tylko nalewam do kubka i później, żeby umyć szczoteczkę, tak to się nie leje. Dziewczyny, powiedzcie, dlaczego woda jest tak potrzebna człowiekowi do życia? Po to na przykład, żeby się myć, żeby nie być brudnym, żeby nie mieć puchnic w zębach. Do czego jeszcze, Marcelina? Do kąpania się, do robienia lodowiska. Do robienia lodowiska, no tak ferie się zaczęły. Marcelina myśli już o łyżwach. Do zabawy. Dobrze, a na przykład przy podlewaniu ogródka też trzeba uważać, prawda? Bo można tą wodę niszczyć niepotrzebnie. Można deszczówkę zbierać, jeżeli ktoś mieszka w domku. Tak, albo zbierać śnieg, tak? I go rozpuszczać. Dobrze, słuchajcie, wodociągi kieleckie, bardzo duży budynek. Ja jestem ciekawa, co jeszcze w tym budynku ciekawego mieści się dla dzieci. Co mogłyby zobaczyć? Czy ciekawego dla dzieci? Na pewno zobaczymy pompownię, o której wspominałem. Zobaczymy olbrzymie rurociągi, które podają wodę do miasta Kielce. Są to rurociągi o średnicy około 60 cm. Dwie magistrale, które łączą się w jedną dużą magistralę o średnicy 80 cm. Jak można by było zauważyć, na przykład nasze pociechy mogłyby się zmieścić nawet do takiego rurociągu. Może lepiej tego nie będziemy próbować? Nie będziemy na pewno próbować. Na pewno nie będziemy próbować, ponieważ tamtędy płynie czysta woda. Jest to zaopatrzenie naszych klientów. Wodę, jedyne źródło tutaj w części południowej Kielc. To zanim przejdziemy do kolejnych pomieszczeń tutaj w tym obiekcie, to Ola przygotowała chyba wiersz. Jak powstają krople wody? Jak powstają krople wody? To zależy od pogody. Gdy słoneczko mocno grzeje, ciepło, cicho i nie wieje, wtedy paruje do góry i chowa się w zimne chmury. Potem deszczem z nieba leci, zmywa kurz, a nawet śmieci, napełnia stawy, kałuże, jeziora małe i duże, podlewa rośliny małe, ziemię i drzewa okazałe. A gdy zimno jest na ziemi, wtedy mróz ją w lód zamieni, do picia potrzebna ptakom, wszystkim ludziom i zwierzakom. Bardzo zdrowa, gdy przejrzysta, do tego smaczna i czysta. Traktujmy ją należycie, bo woda to przecież życie. Pięknie, pięknie. To my teraz udajemy się na wycieczkę po wodociągach kieleckich, a na antenie dobra muzyka.